Dzisiaj panie i panowie, że jak znam życie, to prawdopodobnie panowie. Mam tu szereg pytań i tak dalej, które się zebrały w ciągu ostatniego tam odcinka, czy no kilku odcinków wstecz tak naprawdę, gdyż to, co nagrywamy, to jest tam kilka tygodni do przodu, żeby nie było jakiejś większej przerwy w uploadach. Nawet jeżeli nam nie wyjdzie nagranie, to jesteśmy trochę do przodu tam z materiałem. Więc ostatnio nagrywałem o plecach. Materiał się pojawił, czy nie? O plecach, tak, czy to dzisiaj. A czyli to przeskoczyliśmy kolejkę tutaj, tak? Mhm. A nie nagraliśmy, znaczy nagraliśmy o tym oleju Rybim i stanach zapalnych, ale to nie było uploadowane jeszcze. No bo to jest w związku z tym, co tutaj właśnie pytają ludzie i dlatego po prostu obejrzyjcie sobie materiał, który już jest o plecach, o tym, jak można w inny sposób podzielić split na plecy, w inny sposób traktować troszeczkę te mięśnie niż to, co normalnie jest praktykowane i dzięki temu uzyskać większe przyrosty masy na tej części ciała. Ta część ciała, to tak się wydaje, że to jest część ciała, bo to jest kilka różnych funkcjonalnych grup mięśniowych i dolny grzbiet tak zwany, to jest tak naprawdę prostownik kręgosłupa i prostownik kręgosłupa może by rzeczywiście podzielić na jakieś tam odcinki, ale każdy z tych odcinków jest wymieniony, jak najlepiej go ćwiczyć, jak najlepiej ćwiczyć każdy z osobna, z każdą z osobna trzech części kaptura, jak najlepiej wykonywać wiosłowania, podciąganie i ściąganie w dół i tak dalej, prawda? I cały podział, nawet tygodniowy, zamiast wlepiać wszystkie części pleców na jedną sesję treningową, rozdzielamy to na kilka różnych sesji, czyli przykładowo prostowniki dobrze zrobić sobie z nogami, albo najszerszy grzbiet z klatką, ewentualnie z barkami, albo po prostu barki z kapturkami, tak, z kapturami, tylko że kaptury, może trap 1 i trap 3, zupełnie inaczej z kolei przy trap 2 najlepiej z wiosłowaniem zrobić i tak dalej, to cały odcinek miał bodajże 50 minut, tak, więc jest dużo gadania i zapraszam tam. Jeżeli chodzi o, no ktoś tu pytał o omega-3, i stany zapalne, no to dzisiaj jeszcze wspomnę o tym, o kalcyfikacji stawów, ale ogólnie to odsyłam do odcinka, który się pojawi jeszcze, ale nie wiem kiedy. Może to w różnej kolejności uploadujemy ten materiał, tak jak jest ciekawość jakaś, nie wiem, może ten materiał szybciej po prostu uploadujemy, dobra? A Marek? O. Chyba, że coś ci nie wyjdzie, co? Dobra. Różne pytania mamy, więc daily squat. Czytałem u pana na blogu o tym, bla, bla, bla. Więc przysiady codzienne. Jest sporo takich osób, które promują to, gdyż w weightliftingu rzeczywiście codziennie się przysiada i to jest 2 razy dziennie. Jednak są to przysiady o bardzo niskiej objętości, czyli na przykład z rana robimy przysiad przedni i podam taki przykład, że na przykład mój trener były weightliftingu w 7 minut potrafił skończyć ten trening przysiadów przednich. Dochodził do swojego maksa w 7 minut po prostu. Talerze zakłada, robi przysiad, talerze drugi zakłada, robi przysiad, trzecie talerze, robi przysiad, czwarte i tak dalej. I w 7 minut osiąga tam, nie wiem ile tam, 190 miał, czy ile wtedy. I koniec, prawda? Można oczywiście zrobić wydłużoną wersję. Ja kiedyś podniosłem w przednim przysiadzie 275, ale to zabrało mi grubo ponad godzinę, żeby się tak rozgrzać. Więc te przysiady codzienne, one nie są... Nie mogą być za długie przede wszystkim, bo się przetrenujemy. Przetrenujemy się przez to, że czas pracy jest za długi. Ogólny czas pracy, czyli jak długo wystawiamy się na kortyzol i na jego antyanaboliczne czy kataboliczne po prostu działania.
Więc pomyślmy sobie, jeżeli to są codzienne przysiady, to ten trening musi być bardzo krótki. Musimy sobie dawać jakiś limit czasowy. No i dajmy na to 10 minut. Jeżeli w 10 minut zrobiłeś dopiero rozgrzewkę do stówy, no trudno. Jutro masz kolejny dzień. Spokojnie, możesz sobie do 200 się jutro rozgrzać, jeżeli zdążysz. Twoja kondycja będzie coraz bardziej rosła, że tak powiem, i będzie ci coraz łatwiej te krótkie przerwy robić. Nie potrzebujesz dużo przerw, ponieważ robisz po jednym powtórzeniu ogólnie, może po dwa, może po trzy, tak? Ale jeżeli po jednym, to naprawdę w 10 minut można się dogrzać do ciężarów rzędu 200 kilo, czemu nie? A później na tych 200 kilo można zrobić 3 powtórzenia, 2 powtórzenia, 10 powtórzeń. Czy ktoś się potrafi, to i 20 nawet niech zrobi. Jeżeli to są codzienne przysiady, to zauważycie też, że już od pierwszej serii jesteśmy jakby włączeni, jesteśmy gotowi do akcji. To tak jakby obrazowo mówić, się obudzisz w środku nocy, jesteś w stanie wziąć sztangę na siebie i zrobić prawidłowy przysiad górny, nawet jeszcze nie w pełni będąc obudzonym, prawda? Więc ciało pamięta tę sekwencję ruchu, sekwencję odpalania mięśni. I tutaj, robiąc codzienne przysiady, nie poświęcamy im więcej jak 10 minut. To nie jest jakaś żelazna reguła, rzeczywiście mógłby ktoś poświęcić więcej, ale szczerze od rana. Po prostu śpiesz się raczej, żeby szybko zrobić jak najwięcej rozgrzewek. Jak normalnie podkreślam, żeby ludzie robili około 10 serii rozgrzewki do maksa, tak tutaj też bym coś takiego sugerował. Czyli na przykład odpalamy sobie stoper i jest 0-0-0, tak? Na 0-0-0 robimy powiedzmy 60 kg. Później czas idzie. I gdy odłożyliśmy sztangę, było załóżmy 20 sekund, tak? 0,2 sekund. Czekamy te 40 sekund. W czasie czekania oczywiście zmieniamy ciężar, także nie leniuchujemy. I zakładamy 80 kg i na 1,00 na stoperze, na którego nigdy nie zatrzymujemy, robimy serię na 80. Może być jedno powtórzenie, autentycznie jedno, dwa może. I powiedzmy tak do 20 sekund już powinna być sztanga odłożona. Być może i w 10 sekund może być odłożona. Kiedyś trenowałem na przykład 55-latka, który potrafił zrobić 2 przysiady, 2 podciągnięcia na drążku i 2 pompki na poręczach w czasie 16 sekund. 2-2-2. I tak przez pół godziny potrafił robić. Gdy zaczynał ćwiczyć tym systemem, zabierało mu to 58 bodajże sekund, 56 sekund. Coś pod minutę już było, tak? Ale zredukował do 16, gdyż po prostu się nauczył biegać dosłownie pomiędzy stacjami, które były bardzo blisko oczywiście siebie, nie jedna przy drugiej, ale w efektywny sposób przechodzić od jednej do drugiej. Także takie 2 przysiady to mogą zająć równie dobrze 2 sekundy załóżmy na odejście, 2 sekundy na przysiad, jeden i drugi, bo to olimpijski styl, to jest dość szybki. No i powiedzmy te 2 sekundy na powrót, niech będzie 8 sekund, prawda? Także nie myślmy sobie, że minutę Ceregielaja tutaj mamy, nie mamy. Przy tej metodzie trzeba działać szybko. I mamy znowu 2 minuty, 100 kilo. Mamy 3 minuty, 120, tak? 4 minuty, 140. 5 minut, 160, prawda? 6 minut, 180, 7 minut, 200, później mamy jeszcze 220, 240, do 260 można dojść, skacząc 20 kilo. Oczywiście te skoki mogą być później zredukowane, na przykład po 140 kg już tylko skaczemy powiedzmy po 10 kg i wyjdzie 60, 80, 100, 120, 140, 50, 60, 70, 80 i 190 mamy w ciągu 10 minut znowu. Czyli na 10.00 mamy ostatnią serię, to jest seria numer 11 tak naprawdę, bo zaczynaliśmy od zera. Jeżeli byśmy zrobili coś w ten sposób, to możemy i 2 razy dziennie robić przysiady.
Czyli jak właśnie mój trener, były trener podnoszenia ciężarów robił, to było właśnie z rana przysiady przednie, a wieczorem przysiady tylne. Które trochę dłużej zajmowały z racji też tego, że były po prostu większe ciężary. No i teraz pomyślmy sobie, czy można takie tempo szybkie zastosować przy treningu, powiedzmy takim raz w tygodniu, bardzo intensywnym, trójbojowym? Raczej nie. Dlaczego nie? Gdyż przez tydzień zdążymy zapomnieć troszeczkę tę sekwencję ruchu, czyli nie mamy takiego czegoś, że już od pierwszej serii jesteśmy ustawieni dobrze. Poza tym często trzeba trochę więcej czasu, zanim się rozgonią resztki jakichś zakwasów. Te zakwasy nie muszą być nawet z dnia poprzedniego przysiadu, tydzień temu, to mogą być zakwasy z dnia martwego ciągu, z dnia czegokolwiek, choćby wyciskania leżąc, gdzie te zakwasy będą bardziej oczywiście przeszkadzały w trzymaniu sztangi na low barze i tak dalej. Te mobilizacje i to wszystko trochę trwa. Jeżeli chodzi zaś o takie codzienne przysiady, to zauważycie, że mobilizacje, aktywacje mięśni i tak dalej, one stają się praktycznie zbędne, gdyż mięśnie po prostu są cały czas włączone i aktywne. One nie mają szansy, że się nawet wyłączyć. Jak już się włączą oczywiście. Bo jeżeli komuś jeszcze się nawet nigdy nie włączyły, to jest inna sprawa. Więc taka metoda codziennych przysiadów jest fajna, jeżeli mamy dostęp do sztangi i nie mamy naprawdę, musimy mieć naprawdę gdzieś, jakiego ciężaru dzisiaj użyjemy. Bo ja próbowałem czasem taką metodę zastosować zbyt długo, rozgrzewając się i tak dalej. Nie. Jeżeli tego nie zrobicie w 10 minut tak, na takiej trochę olewce, to jest źle. W dodatku w tej metodzie nigdy nie dochodzimy do prawdziwego maksa. Tam zawsze jesteśmy trochę zbyt zmęczeni po poprzednim dniu, żeby ten maks był tym prawdziwym maksem. I kiedyś na przykład jeden z podopiecznych mojego właśnie byłego trenera zrobił sobie dzień przerwy przed zawodami, to sobie ponadrywał mięśnie. Dlaczego? Bo nagle dostał do dodatkowej siły, do której nie był jednak przyzwyczajony i trochę za mocno wyszarpał się, że tak powiem. Zbyt dynamiczne to wszystko się stało, zbyt gwałtowne. No i tam ponadrywał sobie troszeczkę mięśni w nogach i miał taką właśnie lekcję, żeby codziennie, jeżeli się codziennie ćwiczy dwa razy, no to przed zawodami też codziennie się ćwiczy. Redukuje się coś, prawda, objętość trochę, ale tylko trochę. Więc tyle chyba w temacie codziennych przysiadów, tak? Nie mamy tam nigdy prawdziwego zażynania się o prawdziwe maksy. To jest po prostu praktyka i ćwiczymy dla praktyki. Nie mamy może celów takich, żeby dojść do jakiegoś ciężaru. Mamy tylko cel, żeby nie zejść poniżej jakiegoś ciężaru. Czyli tym celem, powiedzmy, nigdy nie schodzimy poniżej 70% maksa, załóżmy, tak? Albo 60%. Ten cel zazwyczaj trener ustawia w weightliftingu, najlepiej jakiś trener, żeby był zaznajomiony z metodą. I tutaj załóżmy, że masz maksa 200 w przysiadzie, no w tej metodzie ci się udało 200 przysiąść tak któregoś dobrego dnia, więc nigdy nie powinien zejść na przykład poniżej 140. Masz naprawdę bardzo zły dzień, przychodzisz i choćbyś miał jedną nogę złamaną, to 140 masz przysiąść. Na takiej zasadzie to jest. Masz przyjść i masz się przynajmniej zacząć rozgrzewać. Jeżeli naprawdę ci się nie uda tych minimum pokryć, no to nie wiem, wychłostaj się czy coś, jakoś się ukaż, ale masz spróbować. Dobra, następne pytanko. Trening 15-10-5. Tutaj nawet jakiś testimoniał dostałem, że jeden z użytkowników, czytelników, czy subskrybentów, jak zwał to zwał, tutaj nie zapisałem sobie imienia, tylko w notatkach mam to zapisane, powiedział, że zrobił ten trening 5-10-15, a on tak naprawdę się nazywa 15-10-5. 5-10-15, taki program był w telewizji, nie wiem, czy
czy jeszcze ktoś tam pamięta. I ten program był dla dzieci oczywiście, dla młodzieży o wieku do 15 lat pewnie. Był trochę lepszy od Teleranka. Mój program jest 15-10-5 i jest o wiele lepszy od Teleranka. Wymyśliłem go jeszcze jakieś 22 lata temu, może 20 lat temu. Dla kogoś, kogo nie mogłem jakby rozszyfrować, co jest z nim nie tak, bo poszedł na siłownię i w Lublinie, tak zdradzę tylko, że była ta siłownia i jakiś kulturysta go tam prowadził. No chłopak na studia poszedł, ale to jest taki chłopak 190 parę wzrostu i tą wagę miał swego czasu 130 ważył, ale schudł, tak? Schudł jeszcze przed tym planem, także schudł z mięśni dużo i tylko 40 wycisnął na ławce. Po 9 miesiącach treningu kulturystycznego, 4 serie po 10 wszędzie, 4 ćwiczenia na ławce, na klatkę były, przepraszam, tam było i sztanga, i maszyna, i sztangielki, i wyciągi, niby takie wszechstronne, ale jednak nic to nie dało, bo 40 kilo 9 razy potrafił wycisnąć po całych 9 miesiącach trudów na siłowni. Więc myślę, że to jest, było tak żałosne, że napisałem mu ten plan, który miał trafić w samo sedno, którego nie znałem. Czyli samo sedno było takie, że nie wiem z czego, z jakiej gliny on jest lepiony, czy jest wolno kurczliwy, czy szybko kurczliwy, czy jaki. I wiedziałem też, że no, musi mieć trochę więcej praktyki tego wyciskania, bo na pewno to tempo było zbyt powolne i zbyt jakieś dziwne. I musieliśmy też psychikę tutaj obejść. I po prostu w poniedziałki robił 15 powtórzeń wyciskania leżąc i wszystkiego innego. To był full body workout tak ogólnie. Full body workout jest dobry dla ludzi, którzy są naturalami, którzy muszą mieć naturalny odzew hormonalny organizmu, który się nie bierze ze strzykawki, tylko z własnej ciężkiej pracy. Nie znaczy, że ktoś na koksie ciężko nie pracuje, ale może sobie pozwolić na o wiele lżejsze dni. I ty na przykład zrobi same ramiona i też będzie efekt anaboliczny. Tutaj niestety w przypadku naturali coś takiego nie powinno mieć miejsca, że ktoś przyjdzie i biceps, triceps sobie machnie. Też po prostu jest za mało mięśni, żeby wywołać ten stan takiej demokracji mięśniowej, gdzie mięśnie dosłownie przegłosują, żeby mózg, czy tam parlament nasz cielesny wyprodukował trochę hormonów dla wspomagania. Więc wracając do planu, 15 powtórzeń w poniedziałek, 10 powtórzeń w środę i 5 powtórzeń w piątek. Była progresja, po prostu jak widzicie po 15 powtórzeniach zejście o te 5 powtórzeń na 10 to jest taka trochę ulga, się człowiek czuje, że to jest ile mniej muszę zrobić, więc za to dodajemy trochę jakiegoś ciężaru, a później z 10 powtórzeń na 5, jak schodzimy, to znowu jest taka ulga i znowu człowiek czuje, że może dodać ciężaru. Testymoniał, jaki tutaj dostałem z kolei, był taki, że mój tutaj subskrybent zrobił tydzień 15 powtórzeń, tydzień 10 powtórzeń i tydzień 5 powtórzeń. Nie rozpisał mi całego tego splita. Powiedział, że po całym cyklu 12 tygodni, czyli w czasie tych 12 tygodni 4 razy przeszedł tydzień 15, tydzień 10 i tydzień 5. Przysiady wzrosły mu z 100 razy 10 na 140 razy 10. No to jest na 12 tygodni, to jest naprawdę świetnie. Nawet na takim poziomie jeszcze 100-140 kg to myślę, że nie ma lipy. A z kolei, jak tam było, ławka i ciągi po jakieś 30 kilo chyba mi poszło, coś takiego, 30-40 kilo. Niestety nie jestem w stanie teraz dokładnie tego zacytować, ale naprawdę ładne wyniki. Na jakiej zasadzie to działa? Właśnie na takiej, że celujemy w różne włókna mięśniowe. Te 15 są takim deloadem dla układu nerwowego, dla naszej siły,
Dziesiątki są z kolei bodźcem anabolicznym ogólnie, bodźcem takim hipertroficznym, a piątki są z kolei bardziej bodźcem siłowym. Wiadomo, że jak ktoś robi piątki, to tak naprawdę wyjdzie 2 do 5 powtórzeń. Jak ktoś robi piętnastki, to wyjdzie prawdopodobnie 12 do 15. A jak ktoś robi dziesiątki, to wyjdzie prawdopodobnie 7 do 10 powtórzeń, coś w tym stylu. Tutaj w opisanym przypadku, jak i w przypadkach wszystkich innych, jakie tam trenowałem tą metodą, robiliśmy rampę, czyli nie piramidę, a rampę. Piramida to jest coś takiego, że wiadomo, robimy 15 powtórzeń, później 12 powtórzeń, później 10, 8. Zmniejszamy powtórzenia, ale dodajemy ciężar. A tutaj na rampie trzymamy tą samą liczbę powtórzeń, na przykład 10, 10, 10, 10, 10, ale ciężar też zwiększamy. Tak? I to jest rampa. Odwrotna piramida to wiadomo, wycofujemy się, na przykład zrobiliśmy maksymalny ciężar 100%, czy tam submaksymalny prawie 100%. Później bierzemy 80% i z tego powinno wyjść już na przykład 8 powtórzeń, 70% już powinno wyjść powiedzmy te 12 powtórzeń, później 16, 60 powiedzmy procent powinno wyjść te 15 powtórzeń, jak nie więcej, ale radzę też nie przekraczać tych liczb, które podałem, bo adaptacja za bardzo idzie wtedy w kierunku wytrzymałości mięśniowej raczej niż siły. Masa też może ucierpieć, jeżeli się za bardzo przegnie w stronę wytrzymałości. I wielokrotnie też widziałem właśnie, jak ktoś za bardzo poszedł właśnie w tej ilości powtórzeń i tracił masę mięśniową. Z kolei jak ktoś poszedł za bardzo w stronę małej ilości powtórzeń, to ta masa mięśniowa raczej nie uciekała, po prostu mogła nie rosnąć jakoś specjalnie, ale na pewno nie uciekała. Takim ciekawym przykładem jeszcze dużej ilości powtórzeń, może się zajmę później, bo tutaj było jeszcze jedno pytanie takie, ale 15-10-5 w całej swojej pryncypium jest po prostu treningiem holistycznym, gdzie piątki robimy ciężko, jednak z biegiem lat uświadomiłem sobie, że dobrze jest dziesiątki zlimitować do 80% piątek, a piętnastki dobrze jest zlimitować do 60% piątek. Zauważyłem, że jak dałem samowolkę w dodawaniu ciężarów ludziom, to wtedy pojawiały się zastoje w momencie, gdy ludzie osiągali ciężary, gdzie piętnastki stanowiły 70% piątek, a z kolei dziesiątki stanowiły 85% z ciężaru z piątek, tak? Piątek nie oznacza dzień tygodnia, tylko liczbę powtórzeń. Bo to jest takie mylące. 15-10-5, czyli zstępujemy z powtórzeniami. W każdym dobrym planie zaczynamy od większej ilości powtórzeń, kończymy na mniejszej. Oczywiście nie mam na myśli, że plany, gdzie jest odwrotnie, że zwiększamy liczbę powtórzeń, są złe. Jednak ta zasada bardziej się sprawdza w większej ilości sportów, w większej ilości przypadków, jeżeli raczej zmniejszamy powtórzenia z tygodnia na tydzień, a zwiększamy ciężar, niż że zwiększamy powtórzenia, a zanim zwiększymy ciężar. Tak? Jeżeli robię na przykład, znaczy ja sam tak ćwiczę też niektóre grupy mięśniowe, wszystkie moje asystowe takie ruchy, na przykład zrobię 6 powtórzeń na bicepsy, za tydzień zrobię 8 powtórzeń na bicepsy, za tydzień zrobię 10 powtórzeń na bicepsy tym samym ciężarem i dopiero po osiągnięciu tych 10 powtórzeń zwiększam sztagielki na następne możliwe. Z kolei, jeżeli gdybym miał przygotować się siłowo z kolei do nie wiem, uginania na ramion na siłę, to zrobimy prawdopodobnie odwrotnie i zaczął od tygodnia z większą ilością powtórzeń, 10 na przykład, następny tydzień 8, następny tydzień 6. Później można kontynuować to oczywiście i coraz mniej powtórzeń, a coraz większy ciężar, zależy ile tygodni mamy, to tak sobie rozkładamy. To nie musi być też liniowo, to może być na przykład system tydzień 1, 6 powtórzeń, tydzień 2, 4 powtórzenia, tydzień 3, 2 powtórzenia, 6, 4, 2 powiedziałem, tak? A następny tydzień jest 5, 3, 1. I tutaj
to jest coś takiego, co Polikuj dość często stosował na 6 tygodni. Nie jest to liniowe, gdyż mamy takie dwie fale po prostu, nie? Możemy zrobić 3 fale i tak dalej. Jednak zasada jest taka, że ogólnie tendencja średnia, mediana tego wszystkiego jest wstępująca, jeżeli chodzi o powtórzenia, a wstępująca, jeżeli chodzi o ciężary. 15-10-5 jest też systemem undulating periodization, czyli właśnie nie jest liniowy, jest właśnie takim zygzaczkiem. Undulating periodization to jest coś takiego, co często się stosuje na przykład w Westside Barbell, gdzie nie ma jakiejś liniowej progresji, tam jest po prostu krzywa postępu jakaś, która jednak ma mieć tendencję wzrostową. Tam akurat się zamienia bardziej ćwiczenia jedne z drugimi i te ćwiczenia po prostu determinują, jaki ciężar będzie, czyli na przykład mamy ćwiczenie A, B i C i w ćwiczeniu A mamy 100 kg, w ćwiczeniu B na przykład 110, podnosimy w ćwiczeniu C, podnosimy 120, a za tydzień przychodzimy znowu do ćwiczenia A i już podnosimy więcej niż 100, bo to było w pierwszym tygodniu, teraz 102,5 może podnosimy, może w ćwiczeniu B podnosimy nie 110, a 115, a w ćwiczeniu C zamiast 120 może 124, prawda? I już mamy taki wykres zygzakowaty i znowu to powtarzamy, cały ten cykl, tak? I to jest undulating periodization. Nie jest to periodyzacja liniowa. Liniowa jest trochę prostsza, jest oczywiście z końcem linii powinno nastąpić jakaś zmiana ćwiczenia albo reset. Więc nawet progresja liniowa staje się nieliniową w dłuższej perspektywie. Undulating periodization zazwyczaj ma 3 do 5 różnych takich faz, a taka progresja liniowa może mieć wydłużenie o wiele dłuższe, jednak po adaptacji robimy reset, czyli albo zmieniamy ćwiczenie z jednego na przykład rodzaju martwego ciągu na inny martwy ciąg, albo możemy zmienić też na to samo ćwiczenie, tylko żeby po prostu zmniejszyć ciężar od nowa i zacząć od większego niż poprzedni cykl. To jest undulating periodization, czyli po polsku ktoś to chyba tłumaczy jako schodkowa progresja, tak? To jeszcze takich schodków nie widziałem, powiem wam szczerze, bo te schodki zygzakiem wyszły, nie? Zygzakowa to jeszcze bym jeszcze zrozumiał, ok, ale schodkowa dajcie spokój. To świadczy o jakimś takim szybkim przetłumaczeniu raczej, też bym może taki błąd tłumaczenia popełnił, ale ja się staram po prostu nie tłumaczyć tego, jeżeli nie muszę. Ból w łokci w treningu tricepsów i pamiętam tutaj pan subskrybent mówił, że miał nawet jakieś operacje, zwapnienia jakieś były usuwane. I jak zapobiegać tym zwapnieniom i tak dalej? Ogólnie zwapnienia powstają przez to, że mamy stan zapalny w ścięgnie, tak? I mamy jakieś osteoblasty, które to są komórki, które depozytują wapno w kościach na przykład, tak? I one po prostu mogą tam depozytować to. Inhibitorem tego procesu mógł być magnez. Z kolei magnez nie zapobiega kalcyfikacji kości, tylko zapobiega kalcyfikacji czegokolwiek innego, czy na przykład stawu, że ktoś tam ma jakieś, nie wiem, wapń w nerkach, czy gdzieś indziej w niepożądanym miejscu. Gdyż magnez stymuluje, żeby to wapno szło do kości. Czym więcej pójdzie do kości, tym mniej zostanie na inne tkanki. W diecie takiej typowej, współczesnej, ponoć stosunek wapnia do magnezu jest jak 5 do 1? Coś w tym stylu. A ponoć w diecie paleolitycznej było 1,5 do 1 wapno do magnezu. I jeżeli nasi przodkowie genetycznie uwarunkowani byli do takiej proporcji, to być może warto by było po prostu nie nadużywać wapnia w diecie, bo tam jest dość wszechobecne. Za to więcej magnezu po prostu spożywać. To nie jest takie proste wbrew pozorom, gdyż nawozi się nasze gleby
dosłownie trzema różnymi minerałami, NPK, tak, a magnezu raczej brakuje w glebach i takim najgorszym krajem ponoć na świecie, jeżeli chodzi o zawartość magnezu i cynku też przy okazji w glebie jest właśnie UK, w którym tu mieszkam i każdy, kto mieszka w UK powie na pewno brać ZMA albo MZB z Olimpo na przykład, czy no, nie wiem czemu to są. Czy nie powinienem tutaj wyciąć tego, ale nie jestem związany, nie mam związanych rąk, mam tylko splecione tutaj założone ręce, więc tak, możemy suplementować magnez, ale też cokolwiek, co działa przeciwzapalnie, czyli na przykład olej rybi w dużych ilościach będzie działał przeciwzapalnie. Jeżeli nie ma zapalenia, to nie powinno być depozytów wapniowych. Jeżeli chodzi o trening sam, to jeżeli w łokciach na przykład występuje takie coś, to znaczy, że za często te łokcie dostają, tak? Za często przede wszystkim. Czyli pierwsza zmiana, jaką można było zrobić, to trenować tricepsy zaraz po klatce. Albo w ten sam dzień wyciskać i leżąc, i stojąc, i na tricepsy. W ten sposób mamy cały tydzień, żeby te ścięgna i wiązadła i tak dalej w łokciu odpoczęły sobie. Jeżeli mamy zlokalizowane napięcie na przykład na głowie zewnętrznej, to wiemy, że na przykład to ćwiczenie odpowiedzialne za to może być wąskie wyciskanie leżąc. Zmieniamy sobie trochę chwyt i przenosimy na przykład naprężenie na głowę przyśrodkową i zauważymy, że to zapalenie schodzi po prostu przez to, że zmieniliśmy ćwiczenie. Także co drugi tydzień zmieniamy ćwiczenie na przykład na klatkę, jeżeli chodzi o szerokość chwytu. Nie? Szerokość chwytu trochę inna, na triceps, na barki i mamy po prostu różne obszary tego łokcia atakowane w różnym tygodniu, więc mamy powiedzmy dwa tygodnie, zanim ten sam obszar zostanie znowu mocno zdewastowany i te dwa tygodnie spokojnie wystarczają na regenerację też. Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o unikanie bólu w łokciach w czasie treningu tricepsów. Jeszcze raz powtarzam, bierzemy magnez, olej rybi. Ogólnie wygooglować należy dietę przeciwzapalną, unikać produktów prozapalnych w diecie. Cukier jest takim podstawowym produktem prozapalnym, który powoduje bóle różnej sztywności w stawach, w mięśniach. Niekoniecznie dużo wapnia spożywamy, za to o wiele więcej magnezu, tak? Proporcja 1,5 do 1, jeżeli chodzi o wapnia do magnezu. Jak za czasów paleolitycznych byłaby dobrą sugestią. Na pewno nikt od tego nie umrze. Nie ma co się kłócić, czy dieta jest paleolityczna lepsza czy gorsza, ale jest bardzo, bardzo warte wypróbowanie, jeżeli już macie jakieś bóle w stawach, bo to może naprawdę bardzo dużo zmienić dla Was, tak? Ogólnie alkalizacja też się przydaje dla ciała, jeżeli chodzi o takie problemy z gospodarką, wapniem i innymi minerałami. Ktoś tam mówi, że alkalizacja nie ma sensu, bo krew zawsze ma te same pH, ale krew ma zawsze to samo pH, ponieważ są substraty chemiczne, żeby ta krew mogła mieć te samo pH cały czas. To tak samo jak jeżeli ja bym nie miał czym alkalizować krwi, dostarczyłbym kwasu, dlaczego? No dostarczam kwas, wstrzykuję kwas do krwi, to ja muszę wypuścić trochę wapnia na przykład z kości, żeby ten kwas został ugaszony, że tak powiem, zamieniony w jakąś sól wapniową. I ta sól z kolei może już być jakimś prekursorem czy materiałem budowlanym do tych depozytów wapniowych, choćby w naczyniach krwionośnych. W naczyniach krwionośnych też oczywiście magnez czy olej rybi pomoże, żeby to się nie kalcyfikowało, tak? Witamina K2 tutaj nawet pomaga, tak? Więc witamina D3 w sumie też podejrzewam, że byłaby bardzo przydatna, bo aż ciężko po prostu przewidzieć, ile różnych rzeczy ona robi. I treningowo
nie powtarzamy tego samego ćwiczenia tydzień w tydzień na łokcie, tak? Jeżeli już czujesz w wyciskaniu leżąc, że łokcie ci napieprzają, to znaczy, że wyciskanie leżąc jest w twoim ćwiczeniu na łokcie, na tricepsy. I też to wyciskanie leżąc powinieneś zmieniać różne rodzaje chwytu, robić tak, żeby na inny obszar tricepsa kierować napięcie w różnych tygodniach. Po prostu proponuję tydzień A i tydzień B. Wąskie wyciskanie, szerokie wyciskanie, wąskie wyciskanie, szerokie wyciskanie. Na barki można być na przykład wyciskanie sztanga, sztangielki, najlepiej tego samego dnia i najlepiej tego samego dnia jeszcze dobić tricepsy sobie, na przykład czachołamacze, prostowanie do dołu, czachołamacze, prostowanie do dołu. Jedno z ćwiczeń po prostu na jeden tydzień, drugi. W ten sposób mamy też cały tydzień bez zaangażowania łokci. Wszystkie mięśnie wyciskające są po prostu zregenerowane na maksa przed następną sesją. W dodatku dwa tygodnie zajmuje atak na ten sam obszar tricepsa, czy ten sam obszar łokcia. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, bo to... jeszcze jedna rzecz. Mi też się kiedyś coś takiego zdarzyło i jak zacząłem stosować taki protokół, no to i tak zajęło mi dobrych dwa miesiące, zanim w ogóle bólu się pozbyłem. To było tak coraz więcej bólu, coraz więcej. Zacząłem robić to, co powiedziałem teraz i powiedzmy te dwa miesiące miałem coraz mniej bólu, aż zszedł do zera. I ile teraz mamy już czasu? 37 minut. No to niestety na tym skończymy, bo... Jakiś idiota do mnie... Nie, to jakaś firma. Skończymy, gdyż... Starczy dla was, nie? Zapraszam na następny odcinek. Zapraszam do subskrypcji, wysyłania znajomym, niech wiedzą co robić z łokciami. Mogą to zrobić od razu. No też naciśnijcie taki guziczek z takim czymś. Czerpam. No, na razie.